Cała ta awantura o między Glińskim a wiadomościami telewizyjnymi jest moim zdaniem strasznie ważnym wydarzeniem politycznym, które pokazuje, którego konsekwencje mogą być bardzo poważne. To znaczy po raz pierwszy od początku dobrej zmiany widzimy tak wyrazisty i jawny konflikt i pęknięcie w obozie władzy. Ja myślę, że wczoraj od samego rana wiadomości na Twitterze rozsyłały informacje i informowały, że wieczorem oglądajcie, bo wieczorem będzie Gliński w telewizji. Wszyscy w redakcji z takim dużym zainteresowaniem czekaliśmy na to, co się okaże. No dlaczego oni tak to zapowiadają? Czy dlatego, że się wiadomości pokajają, czy się Gliński pokaja? Tymczasem okazało się, że nikt się nie pokajał. Doszło do otwartego konfliktu. Ten teatr obejrzała cała Polska i obejrzeli też członkowie obozu PiSu. W sposób wyrazisty widać, że tam jest wewnętrzne pęknięcie. Do tej pory siła tego obozu wynikała między innymi z faktu, że on wytwarzał takie wrażenie, że jest monolitem, że jest, że tutaj suweren razem kroczy. Ale to nie przesadzajmy, bo to jest, rozumiem, że krytycy PiSu mają taką opowieść o tym zwartym, silnym PiSie, ale to przecież jeszcze kilka miesięcy temu mieliśmy równie wyrazisty spór o przyszłość mediów publicznych. Spór między Narodową Radią Medialną a Telewizją Publiczną. Ale Jacek Kurski versus Krzysztof Czabański. Okay. I ten spór, i te dwa spory się moim zdaniem teraz sumują. Dlatego, że zwróćmy uwagę na przykład na osobę Joanny Lichockiej, która i w jednym, i w drugim sporze uczestniczy. Bo teraz Joanna Lichocka jest tą osobą, która poparła na Twitterze wicepremiera Glińskiego. Tak? Razem z Jarosławem Gowinem. Przede wszystkim, moim zdaniem, konsekwencja tego dlatego będzie poważna, że ta siła PiSu wynika także z faktu, że członkowie tego obozu mieli do tej pory takie poczucie pewności siebie i pewnie nawet bezkarności. No co z tego, że my łamiemy jakieś standardy konstytucyjne? Co nam grozi? Nikt tam nic nie zrobi, dlatego że w sposób pewny sprawujemy władzę, jesteśmy, jak mówię, jednym monolitem. Teraz część z nich może się zawahać. Kurczę, no może to nie jest tak, że nic mi się nigdy nie stanie, bo wcale takim monolitem potężnym nie jesteśmy. Do tego jeszcze tylko mógłbym dodać, jeszcze wcześniej mieliśmy bardzo mocne konflikty, ostre konflikty na polu zarządzania gospodarką. One były takie podskórne, ukrywane, one były starannie ukrywane. Ukrywane z powodu tego, że być może zarządzający akurat z ramienia PiSu gospodarką nie mają takiego parcia na szkło jak ludzie z innych odcinków, a może też dlatego, że opinia publiczna trochę mniej się tymi sprawami interesuje. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.